teraz możemy się zająć Cody i jej ekipą. Coś się zbliża i jest bardzo duże. O nie! I co my teraz zrobimy? Odsuńcie się, psi patrolu! Mój Cody Molisher zrówna to miasto z ziemią! Psi patrol rusza do akcji! Pora zburzyć ten ich śmieszny ratusz! Marszal! Już odpalam! Działko wodne! Sky, teraz ty! Oto pies, który lata! Hak! Ruff, liny! No i co? Ja nadal mam dźwig! Przydałaby mi się pomoc! Tuk, Liberty! Ruszamy, Tuk! Pora narobić komuś kłopotów! Kłopoty to coś, co lubię! Pomoc to moje drugie imię! Że psuję zabawę, Cody, ale dni twojego burzenia dobiegły końca! Bańka! Gotowe do akcji, Ryder. A te nowe stroje są naprawdę super fajne. Dzięki, że przybiegłyście tak szybko, kosmobieski. Kociaki Humdingera także mają supermoce. Kociaki i supermoce? Od samego myślenia chce mi się super kichać. Rozrabiają właśnie w całej Zatoce Przygód. Powstrzymać się mogą tylko kosmopieski i ich supermoce. Powstrzymać? Chase jest super szybki, ale powiedz, jak my je dogonimy. W swoich nowych pojazdach, napędzanych przez supermoce. Wow, niezwykłe! Cosmo Chase, twoja super szybka jazda przyda się do złapania tego kociaka w sieć energii i odzyskania tuńczyka pana Portera. Kosmołapy stoją na straży prawa. I Cosmo Rubble. Przyda nam się twoja super siła i dźwig, żeby zepchnąć statek kapitana na wodę, a potem, żeby przewieźć krowy farmera Ala. Cosmo Rubble śpieszy na pomoc! Poleci także Cosmo Sky. Wykorzystaj super wir i odzyskaj ryby kapitana Turbota. Oto Cosmo Piesek, który się kręci! Dobrze! Cosmo Pieski ruszają do akcji! Cosmo Psy! Rubble!
szybki jak ja, ale nie masz czegoś takiego. Yo, ho, ho, misja nasza trwa. Yo, ho, ho, piracki patrol radę da. Płyniemy razem psiną dal. Nasz kapitan, wy i ja, piraci z nas. Lecz nie ci źli. Załogę milszą pokaż mi. Yo, ho, ho, misja nasza trwa. Yo, ho, ho, piracki patrol radę da. Niczego nie boimy się. Nam na morzu dobrze jest. To ląd! Ahoj! Tam skarby me! Wieloryb z nami płynie też. Yo, ho, ho, misja nasza trwa. Yo, ho, ho, wodny patrol radę da. Hej, widzę ich! Strasznie się ucieszyli na nasz widok. Dobrze, Zumo. Sprawdź, czy przed nami nie ma już żadnych pułapek. Chcemy bezpiecznie dopłynąć do wyspy. A jaj, kapitanie! Tak, 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 Zumo! Tak, tak, tak. O-o! Słyszę, jak się rusza! Pod wodą! Ła! 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 Pułapki przed wami! Uwaga! Robopsie, cała wstecz! I ostro w lewo! Było blisko. Ale nie jesteśmy dość blisko, by pomóc Carlosowi i Trackerowi. A więc musimy unieszkodliwić pułapki. Zumo, pora zanurzyć się pod wodę. Kierunek? Dno morza. Rabu, uruchom szybko swój podwodny dźwig. Rabu, śpieszy na pomoc. Tak, 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 tak. Rabu, tak, tak, tak. Kapitanie, tych pułapek jest tu naprawdę dużo! Usunięcie ich zajmie nam wieki! Może nie, majtkowie! Przewrócimy je jak domino! Rabu, użyj swojego dźwigu, żeby przewrócić pierwszą kolumnę. A ty, Zumo, ciągnij ją z drugiej strony! Tak jest, kapitanie! Jestem gotowa, piracie Rabu! No to... teraz! Zaraz się przewróci! Odsuńcie się! Tak! Świetnie! Jo, ho, ho! Piraci tu są! Piraci tu są! O? Musimy zabrać te maleństwa do ich mam. Chwila, a gdzie jest mały brachiozaur? Tam! Dino parku Humdingera, już jedziemy! To chyba jest kolejna Dino Mama. Mama Brachiozaur bardzo chce odzyskać dziecko. Wracaj, maleństwo! Musimy je złapać, zanim trafią w nie kamienie. Wszystkie łapy na pokład. Rabel, Marshall, Zumo, musicie do nas przyjechać. Szybko. Jasne. W porządku. Już jedziemy. Rabel, Zumo, szybko. Zatrzymajcie dino pojazdami te kamienie. Rabel, śpieszy na dino pomoc. Dinozaurujemy. Marszal, działko wodne powinno je spowolnić. Wielkie błoto, już się robi. Działko wodne. O, dwa dinozaury są lepsze niż jeden. To mój szczęśliwy dzień. Ale już się skończył.
Ja... to chyba twoje, dino mamo. Proszę bardzo. Uuu, to tunel do domu! Szczęście Hamdingera znów wróciło! O nie, spójrzcie! Maleństwo może spaść! Sky, poleć i zabierz tego małego do jego mamy! Już lecę! Mam cię, spryciarzu! Trzymaj się! Uprząż! W samą porę, Sky! Opuść jeszcze troszeczkę. Spokojnie! Zaraz będziemy! Bez obaw, dino mamo! Już lecę do ciebie z maleństwem! Nie! Ja chcę na ziemię! Łapię pana, panie Porter! O, nie fair! Ja też tak chcę! Zaraz pani pomogę! Marszal, uważaj! Juhu! Będę latał! Nie! Alex, stój! Źle, Marszal. A teraz popchnij mnie do tego drzewa. Ryder, zatrzymam cię, żebyś nie odleciał. Siedź! Dzięki, pieski, ale misja ratunkowa trwa. Ui, ale fajnie! Ja latam! Wcale nie fajnie. No, może trochę, ale... Ale pomóżcie! Chciałbym, ale drabina do was nie sięgnie. Pomocy! Jeszcze chwilkę. Najpierw musimy wrócić do bazy po pozostałe pieski. Pośpieszmy się! Nie wiedziałem, że latanie jest takie fajne. Świetnie, Rocky. Teraz widzę, co dzieje się w środku. Ryder, wszystko dobrze? Co się stało? Coś dziwnego sprawia, że się unosimy. I świnki też. Musimy sprawdzić dlaczego, ale najpierw upewnijmy się, że każdy, i świnki także, jest bezpieczny. Robopsie, pora ruszać. Baton nasz! Tak, 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 Rocky! Tak, 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 tak. Czy Apollo znów ocali świat? Zostańcie z nami i zobaczcie. Dobra, to dzieło obcych i jest zepsute. Ale ja umiem naprawić wszystko. Potrzebne mi jest coś takiego. Kosz na śmieci? Pokrywka od kosza. Chwytam. Muszę podlecieć jeszcze bliżej. Uważaj na te kosmiczne promienie. Dam sobie radę. Wygląda na to, że mam towarzystwo. Klej! Gotowe! O tak! Jesteśmy gotowi do akcji, Ryder! Jako motopieski! Tak! Nowe stroje są super! Miau! Wow! Dziękuję wam za pośpiech! Banda piesków jeździ po mieście i wszystkich straszy. Pomocy! Tylko my możemy przegonić tych łobuzów. Aby to się udało, wszyscy teraz dostaniecie nowe odznaki motopiesków. Motopieski? Super! Ja też? Ale nie jestem pieskiem. Koty także mają łapy. Pieski, powitajcie teraz pierwszego kota w składzie psiego patrolu. Pazura, stary!
koniecznie! Wybacz, mam alergię na koty, ale witaj wśród nas! Pieski, więc do tej misji wyznaczam... Sky! Weźmiesz nowy latający motocykl i ściągniesz panią burmistrz z posągu Cikalety. Oto moto piesek, który jeździ i lata! I Chase! Chcę, żebyś wskoczył na swój super szybki ścigacz i żebyś siedział na ogonie tym łobuziakom. Moto Chase zajmie się hał-hał bandą. I dziki kot, ty także przydasz się nam bardzo na tej misji. Kot jest gotów na dziką przejażdżkę. Robopies i ja znacznie ulepszyliśmy twój motocykl. Ma całkiem nowe funkcje. Strzela kłębkami wełny, ma super dopalacze i kolce w oponach. O, dzięki, Ryder! Dobrze, Psi Patrol rusza do akcji. Patrol nasz! Patrol nasz! Ryder, pieski, oto kocia paczka. Po naszych wspólnych akcjach pomyślałam, że założę własną ekipę. I oto i oni. To jest Leo. Roar! Siła lwa! Rory. O, skaczmy! I Shade. A? Gdzie ona jest? O, tutaj. Przepraszam, mam alergię. Dziki kocie, łap! Dzięki! Gdy nosimy te stroje... Mamy siłę kociej paczki! Miau! W czym możemy pomóc? Psiastycznie! Super! Pazurastycznie! Teraz przydałby mi się... nowy motor? Mamy tu coś dla ciebie! Miau! Wow! Ryder, wreszcie ja mogę wam w czymś pomóc! Z pomocą kocich przyjaciół! Wyśledzimy zjadającego metal robokota! Słuchajcie, właśnie wyprowadzam robokota na pustynię, daleko za miasto. Przyjedźcie tam. Zjem zaraz twój motor! Miau, miau! Żeby dostać się na pustynię, muszę przejechać tędy. Miau! Dopalacze! Prędkość geparda! Miau, wow, wow, wow! Tutaj, kotku, kotku, kotku! Jestem! Jadę do ciebie, Ryder! Podwójna zabawa! Przygotuj się, Rory! Jedź za mną, Kiciu! Ryder, może pobiegnie za nami do tej starej kopalni. Koty lubią ciemne miejsca. Masz rację, a on tak długo już nas goni, że musi mieć bardzo mało energii. Zaraz zaśnie. Warto spróbować. Skok tygrysa! Moc głów! Coś zjeść. A tu jest tak miło i przyjemnie. Zdrzemnę się. Marszal, jesteś ekspertem bezpieczeństwa pożarowego. Chcę, żebyś to ty przeprowadził dzisiejszą akcję. Odpalamy na ratunek! Wspaniale. Wybieram także...
Sky, użyj skrzydeł i z góry obserwuj ruchy tego potwora. Oto pies, który lata! Do walki z takim robotem przyda się dziś każdy. Bądźcie gotowi na wezwanie Marszala do pomocy przy pożarach. Tak będzie! Dobrze, Psi Patrol rusza do akcji. Patrol nasz! Patrol nasz! Marszal! Świetnie! Jejku! Uratujmy ci kaletę! Zumo, Rocky, za mną! Podniosę nas w kabinie, ale muszę wejść na głowę robota. Wy przejmiecie stery turbowozu. Opuść okno! Nie ruszaj się, ci kaletto! Szybciej, Marszal! Zaraz wystrzeli! Strasznie się kręci. Cicaletto, wskakuj! Jedź! O-o, teraz celuje do nas. Szykujcie się, pieski. Łapcie za węże. On zaraz... Węże są. Woda jest. Teraz trochę w lewo. W lewo. Tak jest. Trzymajcie. Dajcie z siebie wszystko! Gotowi? Uwaga! I... Dobrze, pieski. Musimy znaleźć Chase'a i Koronę. Ale to miasto jest bardzo duże. Gdzie mamy szukać? Komunikator Chase'a nadaje specjalny sygnał GPS. Wygląda na to, że Chase ciągle jest gdzieś na zamku. Masz rację, Marszal. Tam pójdziemy najpierw. Gdy wejdziemy, sygnał stanie się mocniejszy i określimy jego dokładne położenie. Na akcję pójdzie Rocky. Użyjesz swojego nowego skanera, który może prześwietlać ściany. Wow, zielone znaczy jedź, jedź, jedź. A jeśli trzeba będzie którąś z nich wyburzyć, Marszal, twój nowy laser wodny wyrzuca wodę z ogromną mocą. Jestem gotów do zamkowej pomocy. Dobrze, psia misja rusza do akcji. Patrol nasz! Misję ma! Robopsie, ruszajmy na miejsce. Patrol nasz! Rocky, użyj swojego skanera, żeby sprawdzić, kto hałasuje. Włącz skaner! To Chase! Jest po drugiej stronie tej ściany! Jak go wyciągniemy? Chyba mam pomysł. Rabu, znaleźliśmy Chase'a. Potrzebujemy cię tutaj. Rabu, śpieszy na pomoc! Się Chase. Rabul się tym zajmie. Mam nadzieję, że ktoś to usłyszał.
Dobra robota, psi patrolu. Właściwie to jest psia misja. Dołącz do nas, Chase, i przekonajmy się, kto zabrał koronę. Ale ja to wiem. Ta królewska psina Sweetie. Szybko. To w języku psyrenek. Na lądzie i w wodzie koral pomoże. Wiem, że dasz radę. Dobrze. Akwapieski ruszają do akcji. Największego dmuchanego basenu świata! Nie poddawajcie się, akwapieski! Pomóżcie nam, proszę! Mam pomysł, Moby! Podrzuć mnie do zamku, kuzynko! Przygotuj się do lotu! Hak! Jej! Widziałam już latającą rybę, ale nie sądziłam, że sama nią będę! Klejące bąbelki zatrzymały śrubę. Tak. O-o, ale zamek nadal płynie w stronę plaży. Nie uda nam się go zatrzymać, Ryder. A pchamy go już ze wszystkich sił. Potrzebujemy jakiegoś wsparcia. Przesuńcie się, pieski. Stycznie! Szybko, panie kalmarze, zejdźmy na ląd, zanim znów... O, i znów stałem się psyrenką. Nie fair! O, przynajmniej nadal mówię. Wow! Niezwykłe! Wow! Wspaniale, Kosmoellu. Rubble, muszę pomóc Rokiemu z linami. Zabierz taka za most do gniazda Lady Sroki w górach. Pomoże uratować panią burmistrz. Już jedziemy, Ryder! Dzięki, siostro! My zawsze sobie pomagamy. Te lasery to wielki kłopot! Jak mamy się przez nie przedostać? Ja chyba wiem. Przelecę przez nie. Rubble, podnieś mnie tak wysoko, jak umiesz, proszę. Kosmo mały, ale wspaniały. Wow, niezwykłe. Ale to się błyszczy. Ble, aż muszę umyć zęby. Pani burmistrz! Cicaletto? Czy to ty? Nie, jestem tutaj! He? Jestem Kosmotax z psiego patrolu! Uratuję was! Wie pani, jak wyłączyć lasery? O, ta skrzynka! O tam! Ale trzeba znać kod! Poradzę sobie! Co? Moje lasery!
się! Wlatuję tam! To dopiero niezwykła akcja ratunkowa! Dziękuję, kosmopieski! W tej kryjówce jest mnóstwo błyskotek! Zaraz się zawali! Lady Sroko, musisz stąd uciekać! Ale moja błyszcząca kolekcja! Opuścić gniazdo! Kosmorabel śpieszy na pomoc! Dobrze! Kosmopieski ruszają do akcji! Kosmopsy! Juhu! Rabel! Tak, 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 tak! Błyszczący i nie szczeka. Skąd się tu wziąłeś? Lady Sroko, przyszedłem odzyskać posążek złotego lupo. Nigdy! Jest przyjacielem Lady Sroki! Posągi! Brać go! Cóż, w takim razie nie powiem o wielkim, cudownie wielkim posągu, który znalazłem na pustyni. Łapać tego pieska! Stój! Co? Znalazłeś na pustyni wielki, błyszczący posąg? O nie! Przecież miałem nic o tym nie mówić. Ale powiedziałeś! Pilnujcie go, a ja poszukam posągu. Ach, o tym małym zapomnijcie. Zróbcie przejście. Słuchajcie, pieski, nasz plan działa idealnie. Jak trudne może być znalezienie wielkiego posągu na pustyni? Jest ogromny, błyszczący i jest mój! Zanieście ten posąg do mojej jaskini. Mam cię, Lady Sroko! Co? Nie jesteś posągiem! Nie, jestem kosmopieskiem! A ten złoty posążek lupo nie jest twój! Nigdy nie złapiecie Lady Sroki! Ella gotowa? Pora na wielki skok! Co? Ja to wezmę! Nie! Mój złoty posążek dawał mi supermoce! O-o! Chase, uratuj Lady Sroka i Tuka! Sieć energii! Było blisko! A nawet zbyt blisko! Dzięki! Posągi, chrońcie mnie! Bierzcie ich! Ryder! Robot Harolda lata tak szybko, że nawet ja nie mogę go dogonić! Właśnie leci do bazy! Kosmopieski! Robot Harolda leci super szybko w stronę bazy. Żeby go pokonać, musicie połączyć moce. Gotowi! Sky, spróbuj go spowolnić dzięki kontroli pogody. Odleć stąd, Haroldzie! Nie powstrzymasz mnie! Dobra robota, Sky. Rocky, prześwietl go i wyłącz jego turbonapęd. Jasne! Uf! Energonarzędzia!
włączyłeś rakiety! Za karę zostaniesz teleportowany! Chase, użyj naddźwiękowego szczeknięcia! Skąd one mają te nowe supermoce? Znaczy, one wcale nie są super. Muszę uciekać! Marshall, pora na połączony super skok! Hej! Nic nie widzę! Gdzie tu się włącza wycieraczki? Marshall go spowalnia! Świetnie! Robot ma meteoryt schowany w plecaku. Mamy szansę go wyjąć i wyłączyć robota. Wszyscy włączcie tryb latania. Wysiadasz tutaj, kosmopiesku! O! Kierunek Haroldville! Mam cię! A teraz złapmy tego robota! Już wróciłem i nie ma tu piesków! Co? Wyteleportuję te pieski na biegun! Rubble, pora załatwić tego wielkiego robota! Już ja z nim zatańczę! Ha! Mam go! To nie fair! Haroldville miało być najwspanialsze na świecie! A to chyba jest moje, siostrzeńcze, nie burmistrzu! Dalej, kociaki! Polowanie na kapelusze czeka! Upuściłeś go! Nie, ty upuściłaś! Nie, ty upuściłeś! To ty! On chyba musi gdzieś tutaj być! Coś się toczy z góry Jake'a! To kula śniegu! Toczy się prosto na miasto! Znalazłem! Kawałek meteorytu! Juhu! Znów jestem kosmopieskiem! Szybko! Stańcie obok niego, żeby odzyskać swoje moce! Kosmopieski są gotowe do akcji, Ryder! Musimy powstrzymać te kule śniegu! Marshall, Chase, połączcie swoje moce! Uważaj! Cicaletto, czy to twój głodny brzuszek? Ty umierasz z głodu? Ojej! Pora na ultradźwiękowy strzał! Marshall, użyj swojej mocy, by stopić śnieg! To wcale nie kula, to meteoryt! No świetnie, Lady Sroko! Przez ciebie wypadł meteoryt i pieski go odzyskały! Ja? Ty go upuściłeś! Poza tym nigdy go już nie podniesiesz bez swojej błyszczącej oznaki energii! O, ale szkoda! Koniec supermocy dla tak zwanych superłobuzów! To oznacza, że meteoryt jest mój! O nie! Znowu echo kot? Pożegnajcie się z tym meteorytem raz na zawsze, kosmopieski! Jak ja żegnam się z wami, mówiąc, żegnajcie mi! O nie, nic z tego! Ruszaj, Tuk! Pora się powiększyć! Sukces! Jestem największym geniuszem na świecie! Wspaniale, kosmopieski! Echo kot jeszcze tu powróci! Panie Pazurku, musi pan to zobaczyć! Ryder i pieski wygrały! Miau! Cóż, może akcji kosmopiesków to dla ciebie trochę za dużo?
Drzwi się zacięły. Tutaj będziecie bezpieczne. Chcę otworzyć! Miłe kotki! Złapał tygrysy za nim! O, kociaki! Mam dla was przyjaciół! O, kociaki! Wracaj! Złapię go w sieć energii! Kotek! Chase, pilnuj go! Kto zamawiał tygrysa? Uwaga! Rocky, przyjedź do pana Portera. Zielone znaczy jedź! Dobra robota, Rocky. Tygrysom będzie tu miło i wygodnie. Nawet duże koty lubią się zdrzemnąć. Szybko, Ryder! Megaburmistrz kieruje się w góry! Już tam lecę, Chase. Mój kotek! Mój kotek! Panie Humdinger, stop! Teraz złapię go w sieć! Złapać kotka! Złapać kotka! Panie Humdinger, lepiej niech pan przestanie skakać! Co się stało? A, przepaść! A, tygrys! Pomocy! Pomocy! Mogę złapać w sieć tylko jedno z nich. Co robić? Zadzwonię po wsparcie, a ty rozwieź sieć przy pniu drzewa jak trampolinę, żeby złapała każdego, kto spadnie. Psiastyczny pomysł, Ryder! Sieć energii! Kai, jesteś potrzebna w górskim kanionie. Ten kosmopiesek lubi wirować! Niech pan nie panikuje, burmistrzu. Pomoc jest w drodze. Choć ty jesteś spokojny. Moc kosmowiru! Ja pierwszy! Ja chcę! Kai, musimy wsadzić tygrysa do pociągu, zanim nam ucieknie. Jasne, Ryder! A, latający tygrys! Super siła! Co ja bym bez ciebie zrobiła? Nie tak szybko, Lady Sroko! Podczas dnia dzwonka dzwonimy, a nie kradniemy! Ja go tylko przenoszę do mojej lśniącej kolekcji. Jeśli tak chcesz się bawić! O nie! Moc wiru! Ryder! Lady Sroka odleciała z dzwonem! Lecę za nią! Opa! Tak właśnie! Jeszcze troszeczkę i znajdziemy ci super pyszną kukurydzę! Teraz ja się nią zajmę! Tędy! Nie, nie, Chicaletto! Za mną! Co z ciebie za lśniący pomocnik? Nikt tak nie mówi do mojej Chicaletty! Łapy precz! Jest moja! Pani burmistrz, uwaga! O! O nie! Nowa sztuczka! Nie rób tego, Chicaletto! Machaj, pomocniku! Machaj! Musimy coś zrobić, żeby przestała tak dzwonić. Ale przy takim wietrze nie damy rady. Chyba mam plan. Musimy sprawić, żeby tak mógł tam polecieć. Ktoś o mnie mówił? Sky, w samą porę. Musisz polecieć z takiem do dzwonu. Tak, uda ci się wejść do dzwonu, żeby nikt nie widział? Mały jak ja, radę sobie da. Ah!
zadzwoniła i czadu dam, aż całe to miasto rozwalę wam! Co? Szybko! Wieża z piesków! W kosmicznym stylu! Pora na wielką falę! Uff! Dzięki, Kosmozumo! Trudno. Idziemy stąd, pomocniku. Ruszamy! O, nic z tego! Mój kamyk! Mój dzwon! Błyszczy! Nie! Nasz dzwon! Mam cię! Dzięki, Kosmomarszalu! Ale to było ekstremalne! Ten promień tak mnie wyziębił, że nadal widzę swój oddech. Mrożący oddech. To mi przypomniało o piesku, który nam się przyda. Ryder! Harold kieruje się na stację! Dzięki, Sky. Everest, potrzebujemy cię i twojej mocy. Pora na wielki mróz! Marszal, spotkajmy się na stacji kolejowej, gdy odmrożysz panią burmistrz. To koniec tego mrożonego berka, Harold! Najpierw zamrożę wszystkich, bo wtedy wygram! Zamroził maszynistę! Ła! Masz! Jesteś berkiem! Marszal, musimy pomóc Sky! Wskakuj! Świetnie korzystasz z kosmomocy, Marszal. Ryder, uważaj na promień Harolda. Everest, będziemy walczyć lodem z lodem. Do roboty! Hej, zamrożenie nie jest fajne. A, racja. Pora opuścić pojazd zagłady. Mój meteoryt! Moja supermoc! Nie! Ryder! Pociąg wypadł z szyn! Jedzie prosto do miasta. Everest, potrzebna nam wielka lodowa rampa. To nie będzie łatwe. Robopsie, potrzebny nam kosmolot. Kierunek Zatoka Przygód. Wow! A skąd wziął się ten wir? Echo kot, domyśliłam się. Pamiętaj, wszystko, co ty potrafisz, ja także umiem robić. Niezły chwyt. Dzięki, Ryder. Co tam się stało, Sky? To Echo Kot zrobił tę kopułę. Och, dlatego jest tak silna jak moje narzędzia. O, spójrzcie, on ucieka. Nie pozwolimy mu. Chase, Zuma, Marszal, wskakujcie do pojazdów i za nim. Pieski, Echo Kot jest gdzieś na szczycie kopuły. Już chyba pora po niego polecieć. Nigdzie go nie widzę, Ryder! Gdzie on się podział? Wleciał do środka. Tam musi być jakieś wejście. Znalazłam jedno, Ryder! Tutaj, pod wodą! Zuma, Marszal, pora połączyć wasze moce.
Nadajemy na żywo z wnętrza kopuły. Kłaczek! Uwaga, mieszkańcy Zatoki Przygód! Pod tą wspaniałą kopułą energii mogę robić to, co chcę. I nikt nie może wyjść ani wejść. Nawet wasze wspaniałe kosmopieski. Jestem w środku, Ryder, i mam oko na echo kota. Nie na długo! Nie możesz go zgubić. Chase, Ravel, wytężajcie wzrok. Gdy będzie uciekał, dowiemy się, gdzie jest wejście. Siedzę mu na ogonie! Pora na moją wielką ucieczkę! To on! I jest wejście! Rozbijmy ten klosz i połączmy moce! A teraz zatańczmy! Jej, ten wulkan ciągle pluje lawą. Ale to nie wulkan, to jest T-Rex. Utknął tam. Ale on jest wielki. Będziemy potrzebowali czegoś naprawdę ogromnego. Robopsie, przyjedź dino patrolowcem. Rex, musisz mu pomóc wsiąść na górę. Do dino roboty. Rubble, będziesz musiał mi pomóc. Rubble, śpieszę na pomoc. Oto i on. Ryder, dino patrolowiec nie przejedzie po lawie. Tak, po lawie nie da rady. Ale przejedzie nad nią. Rubble, wrzuć do lawy kilka głazów. Most jak skała! Ruszajcie! To wyciągnijmy go stąd! Co on mówi, Rex? Nie chcecie wiedzieć. Chodź za mną do dino patrolowca. Nic ci nie będzie. Nasz most już zniknął. I jak się teraz przedostaniemy? Widzicie tamte skały? Użyjmy ich jak rampy i przelećmy nad tym rowem. Chwila, chcesz przeskoczyć patrolowcem nad lawą? Tak, robopsie, ruszaj! Trzymaj się, kolego! Kolega jest szybki! A! Pazury precz od małej, ty potworze! A! Pterodaktylu, bo kiedy masz kłopoty, to rycz po pomoc. O nie!
Dobrze, Rocky! Czas poprowadzić paradę! Wielki marsz prosto do dżungli! Wyrzutnia przez lawy! Te małe urosną i zgłodnieją i to już niedługo! Marszal Sky, gotowi? Tak, ale jesteś pewien, że te pterodaktyle polecą za mną? Pewnie, jesteś jak członek ich rodziny. Poza tym uwielbiają zapach ryb. Fuj, a mogłem nie pytać. Lecimy do nieba! Też odchodzicie? To działa! Machaj! Chyba jest zbyt przestraszony. A może potrzebuje małej zachęty? Sky? Oto pies, który lata! Rex, ty na pewno możesz z nim porozmawiać. Hej, mały, wiem, że się denerwujesz, ale Sky pomoże ci wrócić między te białe, puchate chmury, jasne? Naprzód, Maverick! Dasz radę! Będę tuż obok! Dobrze! Dasz radę, mały! Oto pterodaktyl, który lata! Może lecieć! Sky, czy widzisz, co się stało? Zbliżenie! W skrzydle utknęła mu gałązka! Cały usztywniacz pęka! Musimy go naprawić! Naprawimy! Sky, weź Rockiego! Zrozumiałam! Rocky, użyj klucza, żeby skręcić tę konstrukcję. Pora na akcję, ziemia, powietrze! Jestem gotowy, Sky! Hak! Ła! Więc tak to jest być pterodaktylem. Dobrze, opuść mnie powoli i delikatnie. Trzymaj się, Rocky! Powoli i dokładnie. Jeszcze dwie śruby! Rocky, pośpiesz się! Mamy tutaj towarzystwo T-Rexa. T-Rexa? Dalej, Rocky! Na pewno dasz radę! Naprawione! W górę! W górę! Luke Stars pojawi się wkrótce, a tymczasem przed wami wystąpi Rubble i zespół psiego patrolu! Jej! Bo każdy pies jak ja lubi cię i na co masz ochotę też to robić chce. Już czekasz, tak, ja cieszę się, bo taki pies przyjacielem jest. Bo kto ma psa? Bo kto ma psa, mój przyjaciel pies jest zawsze obok mnie. Bo kto ma psa, to cieszy się jak ja. Patronaż! Patronaż! Sky!
I maszyna do robienia mini pączków też. Widzę, ale ta maszyna chyba nie robi już mini pączków. Teraz robi mega pączki. Niezłe manewry, motopieski. Jedź! Ale ogromny pączek! Toczy się w stronę hał-hał bandy! Hej, tam w środku! Wszystko dobrze? Dobrze? Nie, nic nie jest dobrze, dobrze? Utknęliśmy za ogromnym pączkiem! Po prostu nie może być gorzej! Rocky, rampa! Uwaga, lecę! Zobaczmy, który przycisk? A, sio! Czekaj, chcesz powiedzieć to, co mówisz? Dobra! Każdy umie wyłączyć maszynę, też coś. A my nadal jesteśmy uwięzieni za pączkiem. Myślę, że już niedługo. Miam! Możemy wygryźć wyjście. O! Te głodne pieski nie potrzebują pomocy. A dalej jest woda! To co robimy, Hap-Kap? Najpierw popatrz tutaj i mnie wyciągnij! Mam małe kłopoty! Mamy was! Już chyba wystarczy tych psot. Gdzie są kociaki? Na dole! One nie potrafią pływać! Damy radę! Chase, przyjedź do nas, a ty, Rocky, jedź na skały nad tunelem. Szybko! Chase się tym zajmie! Zielone znaczy jedź! Jestem gotowy! Ja także! Świetnie! Przyczep liny do tamtej rury. Lina! Rabel, musisz wyciągnąć dźwigiem ten wózek z wody. Mam zanurkować? Zejdziesz na dół z pomocą dzikiego kota i Chase'a. Mrał! Kolce w oponach! Wyciągarka! Patrzę na to! Miau, miau! Nie ma za co! My, koty, zawsze musimy trzymać się razem, a teraz na górę! Odłącz! Rocky, przesyłka specjalna! Mam was! Tak! Spokojnie, pani burmistrz, zdejmiemy panią. Słyszysz, Cicaletto? Nie możemy się poruszyć. Nie! Chase, złap ten motocykl. Sieć! Mam go! O, nie wiem, co mnie do tego podkusiło. Z rozrabiania nigdy nie wychodzi nic dobrego. Już prawie!
Chyba jest tu jakiś pomost na brzeg. Wybacz, ale Flondra nie jest łodzią wyścigową. Och! Ojej, strasznie tu wysoko. Miau, wow, to nie będzie proste. Wiem, że dasz sobie radę. Dzięki, Ryder. Już jadę, albo jak to się mówi, lecę. Miau, kolce w oponach. Dziki kocie, jak dobrze cię widzieć! Będziecie na dole za dwa machnięcia kociego ogona! Miau! Kłębek wełny! Mam nadzieję, że umie pani zjeżdżać! Zjazd po linie to moja ulubiona konkurencja na igrzyskach sportowych! Nareszcie! Pora w końcu wygrać ten wyścig! Czas na tajną broń! Super mega turbo dopalacz! O nie! Cicaletto! Musimy się śpieszyć! O! Szkoda, że nie umiem tym jeździć! Dziki kocie, pomożesz pani burmistrz dojechać do mety? No pewnie! Kot zawsze ląduje na czterech łapach! Juhu! Tak! Nie! Już od małego kociaka wiem, że najważniejsze, żeby trzymać koła równo! Ho, 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 tak? Pazura stycznie, dobrze! Wszystko dla ciebie, Cicaletto! Juhu! Wygrałam? A, mogę zatrzymać moją kurkę! A? To prawda, nie jestem zła. I wy też musicie się teraz dobrze sprawować. Okropne! Żądam rewanżu! Wiedziałem, że jesteś panią burmistrz. Hał, hał, bando, jedziemy! Ha? Pamiętajcie, żeby robić dziś dobre uczynki. Oh. Miau! Kolce w oponach! I teraz cała wstecz! Zejdź mi z drogi, kocie! Miau, wow! Było blisko! Rubble! Uważaj na skały! Dzięki! O mały włos! O nie! Wygląda, jakby robili mur! Jak mam to wszystko sprzątnąć? Chase, gasket leci obok ciebie! Szybko! Właśnie widzę! Siedź! Tada! Tak miało być! Ryder, nie wiem, jak długo dzikiemu kotu uda się panować nad autobusem. Jeżeli nie wyrobi się na zakręcie, to spadnie w przepaść. Dziki kocie, musimy opanować ten autobus. Rubble próbuje oczyścić drogę do samego dołu. Jasne, Ryder! Miau! Schowaj kolce! Leci kolejny motocykl! Ten kot zawsze ląduje na cztery łapy! Ojej! Bez hamulców zaraz uderzymy w te skały na dole! Mocno! Szybciej, Rubble! Autobus już jedzie! Potrzebuję czasu! Chwila! Wpadłem na pomysł! Rampa! Rubble zrobił rampę! I co? Ja też tak potrafię. Wezwałem robopsa. Przyjedzie patrolowcem i zabierze do domu turystów i panią burmistrz. Autobus wycieczkowy nie będzie jeździł przez jakiś czas. To wasza wina. Pchajcie go do miasta, a potem dostaniecie swoje motocykle. To nie jest zabawne, Hapkap. Właśnie, ani trochę nie jest zabawne. Po prostu pchajcie mocniej. Ryder, dziki kocie, motopieski, dziękuję wam wszystkim za pomoc. Nie ma za co, pani burmistrz, bo gdy ktoś znowu porwie autobus, proszę dzwonić po pomoc. Tak mi przykro, że dziki kot stracił swój super motocykl. Hej,
Chyba coś upuściłeś. Dzięki, Sky! Pazurastycznie, że znowu się udało! Ani śladu Chase'a i jego komunikatora, Ryder! Sygnał GPS mówi, że komunikator jest gdzieś tutaj w pobliżu. To chyba brzmiało jak... Chase? Znów to słyszałem! To kichanie dochodzi zza tej skały! To musi być Chase! Rabu, przesuń ten głaz! Spychacz! Hej! Ktoś próbuje nam pomóc! Myślę, że mój nos się nie myli! To... Dziki kot! Cieszę się, że... Was widzę. I to wszystkich! Nie podchodź za blisko. Nie chcę, żebyś kichał, Chase. To nie twoja wina, kocie. Od razu mogłem ci to wyjaśnić. Zawsze będziemy kumplami. Te pieski myślą, że są takie świetne. Właśnie nas uratowały. To wszystko przez tego twojego nieudanego drona. Gdybyśmy mieli takie gadżety jak oni, uratowalibyśmy się sami i narobili im kłopotów. Patrz! O! Juhu! Znaczy, juhu! To będzie podwójna akcja ratunkowa. Chase, ratuj pilota. Kocie, ty ratuj motocykl. Jasne, Ryder! Musimy skoczyć bardzo wysoko, a więc musimy się rozpędzić. Akcja! To sztuczka, której mnie uczyłeś. Miau! Autopilot! Mam go! Siedź! Wspaniała współpraca! He? Gratuluję, Gasket! Twój dron ciągle lata! To prawda! Leci na nas! Jedź, Dwayne! Jedź! Wielka mysz! O, to świstak! Ma komunikator Chase'a? Ja to wezmę! Wybacz! Dziękuję! O, mam niespodziankę, Chase! Pora zrobić coś z tym twoim kichaniem! Hej, ty nie kichasz! Ten nowy kask chyba działa, Chase! Założyłem filtr antyalergiczny, który powstrzymuje kichanie, gdy Chase jest w pobliżu kota. Dzięki, Ryder! Gdy przez kichanie wpadasz w kłopoty, to apsik po pomoc! Oto łapy na straży prawa! Dobrze, psi patrol rusza do akcji! Patrol nasz! Będzie dobrze. Obiecuję ci. Katie, pomożemy wam! Widzisz, Kali? Dzięki! Sky, zabierz Katie! Jasne! Sky, uważaj na światła! Przyjęłam, Chase! Było blisko. Już prawie? Jeszcze? Mam cię! Dziękuję bardzo, Sky!
Dogońmy tę lokomotywę! Sky, spróbuj namierzyć te wagony z góry! Widzisz je? Potwierdzam! To wagon ze służącym! Nie jest dobrze! Na torze przed nimi leży głaz! Robul, ty idziesz ze mną! Chase, szukajcie innych wagonów! Potwierdzam, Ryder! Wow! Ścigacz policyjny! Jazda! Ten wagon nie ma hamulców! Musimy go jakoś zatrzymać! Hej! A może siano? Jeden wagon uratowany! Zostały dwa! Znajdziemy i zatrzymamy! Dobrze! Najpierw ugasimy te pnie! Musimy zatrzymać ten pociąg! Dobry plan, Marshall! Rabel, złap pociąg bocznym chwytakiem, a my wszyscy użyjemy hamulców! Jeszcze nigdy nie łapałem pociągu! Super! Dobrze, hamulce! A teraz ugaśmy pożar! Pojazd gaśniczy! Świetna akcja przy patrolu! Żaden problem! Nie ma sprawy! Chase, podlej te tulipany! Rocky, zajmij się posągiem! Posąg został schłodzony! Dobrze! Rabel, wyprostuj go teraz! Rabel, strażak, śpieszy na pomoc! Oho! Dziękuję, psi patrolu! Nie ma za co! Ło, zaraz wybuchnie! Dlaczego ta woda się tak gotuje? Co to jest? To jakiś promień ciepła! Patrzcie, jak rozgrzewa wodę w wieży! Tam jest jakaś wielka soczewka! Zmienia promienie słońca w gorący promień! Sky, z tyłu wozu strażackiego jest ognioodporny koc! Polecisz i przykryjesz soczewkę? Jasne! Oto strażacki pies, który lata! Skrzydła! A teraz opuść go na soczewkę, żeby zablokować przepływ promieni! Pa, promienie! O, nareszcie! Nasza soczewka już nam nie ucieka! Choracy, czy dziś miały padać strażackie koce? Marszal! Promień wyłączony, ale wieża nadal jest gorąca! Jak czajnik! Pośpieszmy się, zanim wybuchnie! Zumo, Chase, natychmiast polejcie ją wodą! W tej chwili! Pojazd gaśniczy! Jadę! Dobrze, pieski! Odpalajcie wodę! Rocky, chodź ze mną! Musimy wypuścić z wieży trochę pary! Kabina! Rocky, chwytakiem otwórz ten włas! Chwytak! Dobra robota, Marszal! Udało się, Marszal! Rabel, śpieszy do akcji ratunkowej! Dobrze! Psi patrol rusza do akcji! Patrol nasz! Rabel! Woo!
Gordy ma wylądować w tym miejscu, ale nie przejedziemy z lądowiskiem. Masz rację, Ryder. Jest za wąsko. Jeśli nie tędy, to może górą. Górą? A co chcesz zbudować, Raby? Nie ma czasu na wyjaśnienia. Zaufajcie mi i róbcie, co mówię. Najpierw musimy rozebrać stare lądowisko. Użyjemy tych materiałów ponownie. Nie wyrzucaj, wykorzystaj! Zumo, wykop dziury na podpory. Ryder i Chase, włóżcie podpory na miejsca. Rocky, wiesz, co masz robić. Śrubokręt. Widzę statek Gordiego. Musimy się śpieszyć. Kapitan Gordy na nas liczy. Rubble, udało się. To najlepsze lądowisko na świecie. Podwójna spirala do zjeżdżania. I w samą porę nadlatuje. Tutaj coś dla każdego. Rocky? Kto? Ja? Super! Wolniej! Rocky, twój nowy plecak pozwala ci wisieć i naprawiać rzeczy w powietrzu. Dzięki, Ryder! Też się cieszę. Zumo, gotowa na swoją niespodziankę? No pewnie! Zawsze chciałam to mieć, ale o tym nie wiedziałam. Twój plecak pozwala ci latać i działa pod wodą. To w moim stylu, Ryder. W górę! Jej! Ostrożnie, Zumo, prawie wepchnęłaś mnie do wody. Dzięki, że mi przypomniałeś. Norkuj! Proszę bardzo, Rubble. O raju! Deskolotka! Lecimy do chmur! Mógłbym tak na niej latać bez końca! Jej! Marszał, teraz ty! Naprawdę? Już odpalam! Mój własny sprzęt do latania? Dzięki, Ryder. Jak to działa? O tak? Leć! Super! Zwolnij! Marszal, wypróbuj działka wodne! Działka wodne! Tak, Marszal? Teraz będziesz mógł gasić pożary i unosić się w powietrzu. Nieźle! Mogę to nosić przez cały czas? To jest super, Ryder! Będę miała pomoc podczas moich trudnych misji. Mam tu jeszcze jedną niespodziankę. Dla ciebie, Sky. Ale ja już mam skrzydła. Takich jak te nie masz. Są naddźwiękowe? Dziękuję, 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 Ryder! To będzie super lot! Skrzydła! Baw się dobrze, Sky! Dobrze! Lecimy! Nie złapiecie mnie! Zielone znaczy, że pora na akcję naprawczą. Dobrze, Psi Patrol rusza do akcji. Po
masz! Rocky! Chcecie zabrać to złoto dla siebie? Ale ono jest moje! Nie! Na tym sklepieniu stoi cały ratusz! Zaraz zapadnie się na was cały budynek! Ha! Dobre sobie! On chyba miał rację! Pełna moc! Nie! Musimy podnieść budynek! Tak! Tylko jak? Mam pomysł, ale potrzebne mi wiertło Humdingera i to, co wyrzucił. Zaraz ci pomożemy, kolego. I my także. Świetnie. Potrzebne mi te metalowe płyty. Zielone znaczy do roboty. I gotowe. Ratusz się wciąż zapada. Spokojnie. Zaraz go razem podniesiemy tym podnośnikiem z recyklingu. Ostrożnie, Rocky! Tak! Super podnośnik działa, ale długo nie wytrzyma. Potrzebne nam coś, co podtrzyma ratusz na długo. Ale co? Nowe podpory zrobione z czegoś bardzo twardego. Na przykład ze złota! Dobry pomysł, Rocky! Ułóżcie kości do góry aż do sufitu! Szybko! Dobra robota, Rocky! Te złote podpory uratowały budynek! Panie Humdinger! Masz, wielka rybko! Bon appétit! Oho, nareszcie! Ktoś, kto docenia dobrą kuchnię! O-o! Zaczął się odpływ i woda opada coraz niżej! Szybko! Sky, spróbuj znaleźć nam najszybszą drogę! Jasne! Turbolotnia! Zumo! Widzę jeden skrót, ale naprawdę wąski. Cóż, musimy szybko dotrzeć do oceanu. Spróbujmy! Płyń spokojnie, Zumo. A jaj, kapitanie Ryder! No? O-o! Ojej! Co znowu? Zatrzymaliśmy się! Zumo, utknęliśmy! Ekstra moc z łatwością sobie z tym poradzi! Ruf, mini łodzie! Patrzcie, Flondra utknęła w gałęziach! Rocky, użyj liny z hakiem, żeby je przesunąć! Ruf! Lina z hakiem! Kapitanie,
Przywiążcie koła do łodzi i was wyciągniemy! Ruff, koło! Mam je! Rocky, gotów! I raz, dwa, trzy! Świetnie, Zumo! Chase, czy to pojazd ze złomem? Podjedźmy, żeby lepiej widzieć! Kabina! Megafon! Uwaga, złomiarze! Proszę, żebyście przestali! Jedziecie niebezpiecznie szybko! Ten, kto tym kieruje, nie słucha, jeżeli w ogóle tam ktoś jest. Sky, podleć bliżej i sprawdź, kto kieruje tym czymś. Już lecę. Zbliżam się. Gogle! Coś się rusza. Ma oczy i dziób. Wygląda jak stróż, który kieruje kupą złomu. To musi być Oskar. I dlatego jeździ w kółko. Państwo Winat ucieszą się, że go znaleźliśmy. Z pewnością, ale musimy jeszcze zatrzymać ten pojazd i wyciągnąć Oskara, zanim coś się stanie. Masz rację, Ryder. Sky, dokąd jedzie Oskar? Kieruje się w stronę miasta. W takim razie zablokujemy drogę i ochronimy innych kierowców. Dziękuję! Pachołki! Teraz droga będzie wolna. Ale jak my go mamy zatrzymać? O nie, to nie wygląda dobrze. Chase, na drodze Oskara są mama kaczka i jej kaczuszki. Dzięki za informację, Sky. Już wysyłam pomoc. Marshall, Rubble, musicie uratować te kaczuszki. Już ruszamy! Marshall, tutaj są! Musicie uciekać, kaczuszki! Juf! Działko wodne! Udało się! Chwila! Jeżeli Oskar pojedzie dalej, to wpadnie do zatoki z tym całym złomem. Zumo, użyj swojego pojazdu, żeby go zatrzymać. Jadę! Deskorolka! Uratuję cię! Zumo. Jesteś cały, Oskarze? Działko wodne! Sky, zrób zwiad z powietrza i sprawdź, czy gdzieś jeszcze widać dym. Lecę, Marshall! Skrzydła! Chase, jak bardzo rozprzestrzenił się ogień? Od tej dziury w tamtą stronę! Już! Jesteście nad nim! Rubble, ty zajmij się wykopaniem ziemi. Musimy odkryć te korzenie. Łopata! Rubble, śpieszę na pomoc! Już! I w samą porę! Ogień już tu jest! Ścigacz gaśniczy! Lepiej, ale nadal się tli. Rocky, pomożesz nam? Włączam gaśnicę. Nieźle. Wygląda na to, że płomień znikł. Ola! Ach, to wspaniale. Nasza ceremonia może się rozpocząć. Marshall, Ryder, dymi się cały czas. Sky ma rację. Pod ziemią nadal coś się pali. Ogień się przeniósł na inne korzenie. Znów mamy kłopoty. Musimy to ugasić. I to szybko. Ogień przesuwa się w stronę miasta. I wypędził świstaki z ich miłych norek. A niech to.
to? Nie odkopiemy wszystkich korzeni w Zatoce Przygód. I co teraz zrobimy? Ten świstak podsunął mi pomysł. Ich podziemne tunele są tu wszędzie. To nimi dostarczymy wodę do pożaru. Siastyczny plan, Marszal. Ale najpierw musimy być pewni, że wszystkie świstaki wyszły. Zapraszamy świstaki na przegąski! Chase, sprawdź, czy żaden nie został i czy wszystkie świstaki wyszły. Skanuję i... czysto! Świetnie! Teraz pomóżcie mi rozciągnąć węże. Marszal, mamy mało czasu! Stop! Widzę świstaka! Hej, mój mały! Zostałeś, żeby pomóc nam ugasić pożar? Jesteś bardzo dzielny, ale damy sobie radę. Możesz wyjść. Mówiłem, że ćwiczenia pomagają utrzymać formę. Jeszcze nie. Jeszcze nie. Teraz! Pani burmistrz bardzo się ucieszy na widok tych nowych, wielkich medali dla zwycięzców. Nowe medale? I jeszcze większe? Spójrzcie, ile ich już zabraliśmy. Wygraliśmy! Jestem supermistrzem Zatoki Przygód! Ale muszę mieć je wszystkie. Przynieście mi je! Wstać w imieniu prawa! Miałeś rację, Chase. One latają. Panie Humdinger, proszę oddać medale. Natychmiast. Nie, one są moje. Moje, moje, moje. Ratujmy pana Humdingera. Sky, nie strać go z oczu. Myślę, że zmierza w kierunku wąwozu kaktusów. Mam medal! Nieźle, Rocky! Humdinger jest przed nami! Nie możemy zgubić żadnego z medali! Marszal, Rabu, łapcie je! Już ostatni. A teraz uratujmy burmistrza. Leci prosto na ścianę wąwozu. Dam wam złoty medal, jak zatrzymacie to coś. Dokąd jedziecie? Ratujcie mnie! Sieć! Idealnie. A teraz oddajcie mi medale. Przykro nam. Są dla tych, którzy zasłużyli. Ludzi, którzy zdobyli je w uczciwy sposób. O, ale ja jestem supermistrzem. Super spadochron. Dzięki. Chwytak. Tak! Witajcie! Pomyślałem, że wpadnę. Kierunek helikopter ratunkowy. No i to się nazywa wspinaczka. Joho! To całkiem ekstremalne. Rabu, widzisz gdzieś cikalettę? Nie, jeszcze nie. Och, a wykrywacza kur nie wzięłam. Och, o nie! Ten ponton się rusza. Proszę się trzymać. Sky! Ponton pani burmistrz spada! Dobrze, lecę tam! Sky! Mar-
Musicie wciągnąć ten ponton na półkę. Ale ślisko! Och, pośpieszcie się! Ja to zrobię! Nie, nie zrobię! Zumo, wystrzel koło! Dobry pomysł! Koło! Złapałam! Dobra robota, pieski! I ostatni rozbitek, czy może raczej ostatnia kurka! Musimy znaleźć cikalettę. Widzicie ją? Jeszcze nie, ale ta góra jest ogromna. Może być wszędzie. Użyj gogli na podczerwień. Gogle! Mam ciepły ślad. I jest ich więcej na dole. Jedna kurka, jedna koza i jedna mama koza. Rajder, jeśli wyciągniesz mamę, ja zajmę się małą i cikalettą. No jasne, Sky. Czekaj, kozia mamo, złapię cię. W helikopterze autopilota. No to wskakujcie. A teraz was zabierzemy i polecimy do domu. Lina z hakiem! Udało ci się, Everest! To wygląda na dobre miejsce, Rubble. Ale fajnie! To wielorybek! Ale miły! Pewnie byłeś samotny pod tym lodem, co? Boję się, Star! Łabuziak! Mnie nie trafił! Widocznie wie, kto tu nie lubi wody! Miło cię poznać, mały! Cześć! Kolego! A może przybijemy sobie piątkę? O-o! Zimno! Pomocy! Dobrze, bardzo dobrze! Zumo, Rubble wpadł do wody. Weź sprzęt i pomóż mu wyjść. Chętnie zanurkuję! Wodą nasz! Zumo! Uwaga, Marshall! Rubble będzie potrzebował ciepłego koca, gdy Zuma wyłowi go z tej lodowatej wody. Jestem gotów do pomocy! Niezły chwyt! Dobra, mój mały. Czas na przejażdżkę do mamusi! Ruf, ruf, koło! Ale mały i grzeczny misiaczek! Rajder! Znalazłam drugiego! Świetnie, Sky! Widzę was na radarze! I znam pieska, który go przyprowadzi do domu! Everest? Sky znalazła drugiego misia na zachód od was. Widzę ją! Możecie pomóc go uratować? Pewnie! Lód czy śnieg, nie poddam się! Tutaj jest! Wcale nie aż tak daleko! Jesteśmy tu, by ci pomóc, mały. Możesz podejść bliżej?
Myślę, że taki skok jest dla niego za trudny, Jake. Może mógłbyś wysunąć po niego swoje sanie? Sanie! No chodź, mój mały. Zabierzemy cię do mamusi. Nie, jest przestraszony. Jak wam idzie, Everest? Niezbyt dobrze, Ryder. Próbuję go ściągnąć z lodu, ale on boi się wskoczyć do sań. A jeśli spróbujemy go czymś zwabić? Może świeżą rybką? Wyślę wam pyszną przynętę. Sky, możesz po nią przylecieć? Mam dla ciebie przesyłkę specjalną. Już lecę! Spójrz, to chyba Sky z przynętą. Obiad podano, mały. To działa! Op, wciągnij sanie. Mały miś numer jeden i mały miś numer dwa. O, spójrzcie, jakie są szczęśliwe, że są razem. Świetna robota. Marszal, możesz zbadać, czy nic im nie jest? No pewnie. Termometr. Powiedz A. Temperatura w normie. To dwa okazy zdrowia, pani mamo niedźwiedzico. Jake, pingwiny mogą pływać w tej zimnej wodzie. Ty nie! No tak. Wow! Było blisko. Pomogę ci! Everest, musisz zatrzymać Sweetie, zanim odleci. Jestem cały, pomożesz mi później. Snowboard! Wybacz, Ryder. Próbowaliśmy ją powstrzymać. Zrobiliście, co można, Everest. I patrzcie, zostawiła tron. Tak, ale tu się robi mało miejsca. Zumo, użyj łodzi i pomóż Jake'owi. Zanurkujemy! Akwalum! Trzymaj się, Jake! Dzięki. Lubię narty wodne, ale w cieplejszej wodzie. Tak, udało się. Sweetie zamierza jednak zabrać ten tron. Razem z tym małym pingwinkiem. Everest, wskocz na snowboard i go uratuj. No to lecę. Szybko, pingwinku, wskakuj. Przynajmniej on już nie musi lecieć ze Sweetie. Tak, ale ta spryciara znowu nam uciekła z tronem. Nie na długo. Rocky, czy pilot do patrolotu gotowy? Tak, jest gotowy. Marszal, użyj swoich działek wodnych, żeby przyczepić to do patrolotu. Działko wodne! Tylko traf, Marszal! Nieźle, pieski. Rocky, przejmij kontrolę i zawróć patrolot. Zrozumiałem, Ryder. To działa! Kapitanie Busby, lecisz w złą stronę. To pewnie sprawka psiego patrolu. Dobra, sama tym polecę. Obawiam się, że nie, Sweetie. Psia misja w pełni kontroluje patrolot. Dobrze, dobrze, poddaję się. Tylko przestańcie obracać. Myślę, że możemy wracać do psiego burga. Wiem, że macie na nie ochotę. Chase, Marszal idzie w twoją stronę z dwoma kolegami. Marszal, tutaj! Do zapadni!
Ach, to chyba już wszystkie. Wyśmienita robota, Ryder. Dziękuję, panie hrabio. Ale jak to się stało, że zwierzęta weszły do zamku? Myślę, że to była sprawka Sweetie. Ona je tu wprowadziła. Ryder, to przekąski! Ona ma koronę! I jej nie oddam, Busby! Nie złapiecie mnie! Sky, śledźcie jej ruchy z powietrza. Chase, chodź ze mną. Psia misja rusza do akcji! Musimy zablokować przejazd i zawrócić Sweetie do zamku. Przyda się laserowa ściana. Dobry pomysł, Ryder! O-o! Nie mam już laserów! Ale dobry słonik! A teraz wracamy na zamek! Rzeki są zbyt strome i słoń nie może wyjść. Wygląda, jakby tonął. Zuma, sprawdzisz to? Sprzęt nurka! Ryder, słonica zapada się w płocie. Musimy jej szybko pomóc. Gdybyś mnie posłuchała, to teraz byś nie tonęła. Chase, potrzebna nam dmuchalna poduszka. Na 3, 2, 1, teraz! Nadmuchaj! Świetnie! Brawo, pieski! Sweetie ucieka z koroną! Jest moja! 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 Księżniczka! Wasza wysokość? A to kto? To jest babcia Pingwin. Zostanie w naszym ogrodzie, dopóki nie wyleczy skrzydła. Lepiej stąd uciekajcie! Ja tu zostanę i będę broniła zamku! Spokojnie, Sweetie! My ci pomożemy! Jesteśmy psim patrolem! Chwila! Na hełmie rycerza jest jakiś nadajnik! To tak, ktoś kontroluje zbroję! Ale kto ma pilota? To zabawka Sweetie! Łap ją, Sky! Uwaga na te zbroje! To jest sekretne przejście do ogrodu! Za mną! To brzmiało, jakby ktoś pozamykał cały zamek! To musiała być Sweetie! Nareszcie zamek jest mój! Powitajcie królową Sweetie! Dobre roboty! Wystarczy! Stop! To nie działa! Hej, pieski! Zbroje wymknęły się spod kontroli! Pomocy! Proszę! Pomożemy ci, Sweetie, ale najpierw musisz otworzyć zamek! Nie mogę! Te zbroje zablokowały wyłącznik! Rabu, Sweetie utknęła na zamku. Musisz użyć swojego sprzętu, wyważyć drzwi i ją uratować. Ona jest w zamku z tym strasznym duchem? Tak, Rabu, wiem, że się boisz, ale naprawdę jesteś potrzebny, a ten duch... Nie powstrzyma mnie! Boję się, Ryder, ale gdy potrzebują mnie inni, to spróbuję być bardzo dzielnym pieskiem. Rabu, śpieszy na pomoc! Duchy nie istnieją! Duchy nie istnieją! Pomocy! Niech ktoś zatrzyma te straszne zbroje! No, może istnieją, ale i tak muszę to zrobić! Gotowi czy nie? Nadchodzi Rabu! Patronaż! Uratowałeś mnie! Naprawdę? Hej, no tak! Rabu, nic ci nie jest? Spójrz, Ryder! Pokonałem duchy! No pewnie, Rabu. I jestem z ciebie bardzo dumny.
Tylko, że to nie były duchy. One były zdalnie sterowane przez Sweetie. Taki mały żarcik? Sweetie? Nie wierzę, że ktoś zajął miejsce Luka Starsa! Ojej, moja Sweetie ma tremę! Gdyby pojawił się ktoś, kto naprawdę uratuje mój koncert! Panie i panowie! Luke Stars! Witaj przy burgu! Wybacz spóźnienie, księżniczko! Sweetie uwięziła Luka w wieży. Zabrała mu mikrofon i telefon. Ja? Nie mam rzeczy, Luka! Czyżby? Och, Agapa! Przecież je pożyczyłam! A teraz pożyczę co? Hej, mój mikrofon! Jeśli ja nie mogę zaśpiewać, nikt nie zaśpiewa! Sky, Chase, ruszamy za nią! W tej chwili! Psia misja rusza do akcji! Potrafię się świetnie chować. Nie dość świetnie. Psi patrol mnie nie powstrzyma. O-o! Ona się rozbije! Wyrzutnia przez sawki! To chyba koniec występu, Busby! Tak wam dziękuję za uratowanie królewskiego występu! Nie ma sprawy! Gdy masz kłopoty z koncertem, wołaj po pomoc! Jesteśmy gotowi! Rabo! I raz, dwa, trzy, cztery! Każdy, kto ma nogi albo cztery łapy ma, niechaj bawi się, bo koncert już trwa. Każdy zna ten taniec i rytm każdy zna, więc do świtu razem tańczmy tak. Wow, i wszyscy się bawimy, wow, bo to koncert nasz, królewski koncert trwa. Witam ponownie. Teraz możemy przyjechać do ratusza, chyba że znów otrzymamy wezwanie. Tym razem to ja mam dla was wezwanie. Moja cikaletta wisi na fladze i boję się, że spadnie. Już idziemy. Kosmopsy! Tak.